Pozwól, że opowiem Ci historię. Cześć, tu mistrz gry Tomek, a to jest piąta część prezentacji przygody kampanii do D&D Knights Dark Terror pod tytułem Tropem Koniokradów. Poprzednią częścią był szturm na Sukinsyna. Bohaterowie odparli nocny szturm goblinów na folwark Sambur, czyli Strongbow. Jeśli mają jakichś jeńców, mogą ich teraz przesłuchać, choć zaznaczam, wszystkim goblinom z plemienia Wolfskull, czyli wilczachów, w momencie śmierci lub pojmania wybuchały głowy, dlatego żeby nie można ich było przesłuchać. Co wiedzą i mogą powiedzieć w takim razie jeńcy ze szczepu Czerkosów? Napad był dokonany w tym samym co zawsze celu, aby złapać niewolników. Czerkosi od lat już współpracują z gildią kajdaniarzy. Tym razem jednak dostali nietypowy, unikalny zupełnie dla goblinów nieznośny rozkaz. Nie wolno im było nawet łyżki tknąć z wyposażenia wnętrza. Nie wyjaśniono im dlaczego. Zapowiedziano jedynie, że jeśli cokolwiek będzie choćby przesunięte, będą wieszani i torturowani. Król Czerkosów i jego hersztowie, jeśli dostali się do niewoli, potrafią wyjaśnić, jakie były motywy tego drugiego nietypowego rozkazu. Otóż nadkról, hobgoblin, nadkról wszystkich szczepów goblińskich obiecał im, czyli królom i hersztom, za każdą zdobytą w folwarkach haftowaną tkaninę gigantyczne nagrody. Ty, mistrzu gry, oczywiście pamiętasz, jakie są tego przyczyny. To Goltar, Gangus z kajdaniarzy, wynajął nadkróla, by ten zdobył dla niego magiczny gobelin, który jest mapą, która ma pomóc Goltarowi znaleźć zaginioną dolinę. Jaka jest sytuacja po szturmie? Praktycznie wszyscy są ranni. Zabitych jest tylko kilka osób. Uprowadzili goblini jeszcze przed przybyciem bohaterów wszystkie te białe dzianety, które bohaterowie mieli eskortować. Piotr, rycerz z folwarku Sambor, dorzuca bohaterom po 10 monet za każdego odzyskanego konia. I wraz z nimi udaje się tropem, a tu nie trudno będzie tropić w tej sytuacji, by po prostu odbić te konie. Tak jak mówiłem, tropienie tabunu 50 koni eskortowanego przez 50 goblinów to nie jest wielka sztuka, więc to się odbywa bez rzutów. Natomiast to nie znaczy, że dobrze poszło koniokradom, czyli żmijom. Poszli oni wzdłuż ściany lasu, potem skręcili w głąb boru i tam ich szlak bojowy się niemalże skończył, bowiem zostali napadnięci przez nikogo innego, tylko wracających z oblężenia wilczachów. Dlaczego? Dlatego, że umówili się między sobą, że owszem, kradną konie, ale razem i owszem, szturmują, ale razem. A tymczasem żmije podpieprzyli konie i uciekli, a czarną robotę zostawili wilczachom i czerkosom. Taki był powód i za to zapłacili goblini ze szczepu żmij straszną cenę. Większość ich wojowników w zasadce wyginęło. Niestety przy okazji ubili goblini wilczachy 17 tych dzianetów. Jeden jakiś nieszczęsny żmij goblin schował się na drzewie. Jak bohaterowie oglądają pobojowisko, to spada im prosto pod nogi, można go przesłuchać. Niespecjalnie się opiera. Przedstawia im prawdziwą wersję zdarzeń. Mówi, że z zasadzki wyrwało się kilku jego kompanów, zresztą koni, i udali się na umówione spotkanie z elfią paserką w lesie. W tej sytuacji bohaterom nie pozostaje nic innego, by razem z Piotrem popędzić tropem dzianetów na to spotkanie i rzeczywiście na jakiejś pulance bohaterowie trafiają na elfkę, która wraz z kilkoma bandziorami, jakimiś ewidentnymi ludźmi, ochroniarzami, szykuje, pęta te piękne, rzeczywiście piękne białe dzianety do drogi. Prawdopodobnie zamierza je wywieźć na jakiś odległy koński targ i sprzedać. Jak bohaterowie sobie z tą prawą poradzą, ich decyzja. Takie najbardziej optymalne chyba rozwiązanie to jest
obić elfkę, zabrać jej konie, dogonić tych żmijów, którzy uciekli z pieniędzmi od elfki i zabrać im kasę. Przy okazji jeszcze można złupić ekwipunek elfki i jej konie, bo ona też przyjechała ze swoimi bandytami na koniach, więc na tej krótkiej wyprawie tropem koniokradów można wyjść z dużym zyskiem. Bohaterowie po powrocie, ten wypad nie powinien zająć więcej niż 2-3 dni, wracają do Sambora, czyli Strongbow. Tutaj czekają na nich takie nie za dobre wieści. Mianowicie w przeddzień napadu na Sambor doszło do napadu na sąsiedni Folwark, przysiłując, to jest taka drwalska poręba, gdzie nie było bohaterów i goblini niestety sobie poradzili. Tam między innymi taka ciekawostka, zdobyli tę żółtą suknię. Czy pani, która była jej właścicielką, żyje? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, i to jest hiobowa wieść, że porwali Stefana. Stefan to jest brat Piotra, rycerza, właściciela Sambora. To jest ten facet, który w Kelvin początkowo wynajął bohaterów. Skąd on tam się w ogóle wziął? Otóż on wypłynął z Kelvin na tydzień przed bohaterami i popłynął właśnie do tamtej poręby, bo tam było najbliższe kotwicowisko. I czekał tam z barką rzeczną po prostu na transport tych koni. No jak widać, nie doczekał się. No, w tej sytuacji Piotr, rycerz, oczywiście nie może pozostawić brata w łapach wilczachów, bo nie powiedziałem jeszcze, to wilczachy dokonali napadu na drwalską porębę. Proponuje bohaterom połowę zysku ze sprzedaży koni. Oczywiście ma na myśli zysk, a nie całą wartość. Połowę zysku ze sprzedaży koni za pomoc w odzyskaniu brata z łap wilczachów. Jeśli bohaterowie chcą jakikolwiek ekwipunek, daje im wszystko, co tylko potrzeba ze swojego folwarku. Jeśli chcą, idzie oczywiście z nimi, może wziąć jakichś swoich ludzi. No i cóż, zaczyna się drugi rozdział kampanii Sandbox, kiedy to bohaterowie mają tropy goblinów wiodące i na wrzosowisko, i w głąb lasu, i mogą sobie iść i szukać Stefana i wilczachów, gdzie tylko chcą. Jeśli kogoś to interesuje, to ja bym w tym momencie dał bohaterom 5. poziom. Awansował ich z 4. na 5. poziom za dotychczasowe dokonania w kampanii. To wszystko w tym odcinku. Następny nosi tytuł 6. Zgroza Szypra. Za wysłuchanie dzisiejszego dziękuję. Zapraszam oczywiście do wysłuchania innych moich podcastów. A na dziś cześć.